Cześć, witam Was na kanale Rob Fisza. Dzisiaj taki troszeczkę nietypowy materiał związany z sytuacją, która pokazała się w social mediach odnośnie temat generalnie dotyczy oskarżania o podróbki, o podrabianie, o plagiaty. Zatem chciałbym dzisiaj Wam przedstawić taki materiał i spojrzenie, jak to rzeczywiście wygląda w tym świecie wędkarskim odnośnie podróbek, podrabiania innych przez kolegów. I w tej kwestii zaprosiłem pana Bartosza Bacławskiego, który jest rzecznikiem patentowym i zajmuje się, słuchajcie, profesjonalnie patentami, wzorami użytkowymi, a jego takim konikiem jest głównie znaki towarowe, podobieństwa. Oraz zajmuje się również zagadnieniami związanymi z nieuczciwą konkurencją. Dobrze, no to może kilka słów pan na wstępie. Kilka słów. Co to za materiał ma być? Materiał ma dotyczyć, ma to być taki materiał poglądowy dotyczący problematyki naruszania praw do wzorów przemysłowych. Rozumiemy tutaj pod pojęciem wzoru przemysłowego kształt produktu. On ma bardzo duże znaczenie, ponieważ jak wiadomo, kształt produktu jest rozpoznawalny. Dzięki temu produkt i firma uzyskuje jakąś rozpoznawalność na rynku, swoistą tożsamość, tak? Tak, no to są bardzo generalnie bardzo, słuchajcie, trudne tematy. Bo no, niestety sami wiecie, że produkcje, które są patenty, bardzo często są podrabiane przez Chińczyków, którzy obchodzą tak zwane zastrzeżenia patentowe. Ale ja bym chciał jeszcze tutaj takie pytanie panu zadać. Jak to jest pod względem formalnym? Jak to ma się do własności prawa intelektualnego, światowego? Powiedzmy, jak to wygląda w USA, jak to wygląda w Polsce, czy patenty europejskie, często wzory? Często funkcjonuje w obrocie medialnym takie pojęcie prawo własności intelektualnej. Jest to pewnego rodzaju skrót myślowy. Często przeciętny konsument czy przedsiębiorca wyobraża sobie, kojarzy, że prawo własności intelektualnej to jest to samo co prawo własności do rzeczy, które znamy z kodeksu cywilnego. No jak wiadomo, każdy, kto jest właścicielem samochodu, jest tym właścicielem zarówno w Polsce, w Stanach, jak i w innym państwie. W przypadku praw własności intelektualnej, a głównie praw własności przemysłowej, takich jak patenty czy wzory przemysłowe, sprawa wygląda nieco inaczej. Słowo tutaj występuje własność, natomiast te prawa do wzorów przemysłowych czy do patentów, one są przede wszystkim ograniczane co do terytorium. Patent może być ważny w Stanach, może być ważny w Polsce, może być ważny w Polsce, a nie produkt może być dostępny do sprzedaży w innym jakimś kraju. Także te prawa są ograniczone terytorialnie. Ale dobrze, może zróbmy to bardziej szczegółowo. Jeżeli dana firma czy osoba prywatna zgłosi patent na terenie Ameryki czy Kanady, czy ten patent obowiązuje również w Europie? Jeżeli nie jest dodatkowe zgłoszenie. To zależy. No właśnie, jaka jest różnica? To zależy od intencji uprawnionego do patentu. Może on zgłosić tylko w Polsce, może złożyć w Ameryce Południowej, natomiast on jest ważny tylko na takim terytorium. Czyli na terenie danego kraju. Do danego kraju, gdzie została wydana pozytywna decyzja przez odpowiedni urząd. Okej. Okay. A jeżeli byśmy chcieli zrobić ten patent, rozszerzyć na Europę, na Unię Europejską, Europę. Czyli musimy go zgłosić w EPO, tak? W takiej instytucji. No tutaj akurat bardziej nas dotyczą wzory przemysłowe, bo chodzi o kształt. Znaczy, czy odnośnie wzoru przemysłowego, tak? Tak, można zgłosić taki wzór przemysłowy w urzędzie w Alicante i taki wzór przemysłowy jest ważny na terenie całej Unii Europejskiej. Czyli słuchajcie, różnica pomiędzy patentami a wzorem użytkowym jest taka, wzorem przemysłowym, przepraszam, no widać tutaj pan poprawia mnie i bardzo dobrze, jest taka, że patent musi odnieść walidację w każdym
kraju. Natomiast wzór przemysłowy jest to jedna instytucja i Unia Europejska jest traktowana jako jeden kraj. Tak, zgadza się? Zgadza się, tak, dokładnie tak. Czyli głównie tutaj czas i terytorium. Może, proszę Państwa, być słuchajcie, również tak, że mamy ograniczenia czasowe, bo ile jest ważne takie zgłoszenie wzoru przemysłowego? To jest, dobrze pamiętam, 25 lat, można to co 5 lat przedłużyć. Czyli generalnie jest na 25 lat, ale co 5 lat musi być wniesiona opłata za przedłużenie ochrony. Jeżeli takiej ochrony nie ma, to wtedy staje się to własnością, dobrem publicznym. Tak, to jest takie pojęcie domena publiczna, czyli pojęcie domeny publicznej rozumie się właśnie takie w tym wypadku wzory przemysłowe, które są dostępne dla wszystkich uczestników obrotu i można bezpiecznie z nich korzystać. Bezpiecznie z nich korzystać, tak. Zgadza się. W przypadku praw autorskich też te prawa autorskie są ograniczone czasowo. I po upłynięciu okresu, kiedy prawo autorskie jest ważne, utwór trafia do domeny publicznej. Ostatnio w prasie można na przykład znaleźć informację, że najstarsza wersja myszki Miki trafiła do domeny publicznej. Tak? Czyli jest dobro publiczne, więc się nie dziwcie, że na koszulkach będzie coraz więcej myszki Miki, bo będą po prostu tańsze. W wersji z lat bodajże 20. czy 30. Zgadza się. A proszę pana, jak to jest jeszcze z tym przyznawaniem patentu czy zgłoszeniem wzoru przemysłowego? Czym taki produkt musi się charakteryzować? No, taki produkt musi być posiadać indywidualny charakter. To jest przesłanka ustawowa, dosyć ocenna. Jest dużo orzecznictwa sądowego, rozbudowanego piśmiennictwa, jak takich ocen się dokonuje. No mniej więcej intuicyjnie rozumiemy, co to jest indywidualny charakter, czyli twórca musi wnieść jakiś oryginalny pomysł, tak? To musi być oparte na jakiejś oryginalnej koncepcji, na oryginalnej twórczości, żeby miało to po prostu jakąś wartość. I taka formalna droga zgłoszenia takiego wzoru przemysłowego, jak ona wygląda? Zrobię to zgłoszenie do odpowiedniego urzędu. Tak. I w tym urzędzie jakiś rzecznik patentowy, bo to też słyszałem, że to jest sędzia patentowy w urzędzie, tak? W przypadku wzorów sprawa jest akurat dosyć prosta, bo to jest tak zwane prawo z rejestracji. I urzędy, Urząd Europejski i Urząd Polski, nie wiem jak to jest w innych urzędach na świecie, nie badają merytorycznie tej przesłanki indywidualnego charakteru. To badanie jest tylko tak, dotyczy takich bardzo, bardzo oczywistych rzeczy. Jest to przede wszystkim badanie formalne. Natomiast istnieje coś takiego jak postępowanie o unieważnienie takiego wzoru przemysłowego. I wtedy już strona zainteresowana może podnieść taki zarzut, że wzór nie ma takiego indywidualnego charakteru. I taki wzór można unieważnić. A jeszcze gdyby pan mógł tutaj nam wyjaśnić takie pojęcie, bardzo często się pojawia, zdolności patentowej. Ponieważ z tego co się orientowałem, czytając różne fora, generalnie przynęty wędkarskie nie mają zdolności patentowej. Wynika to pewnie z tego, że są to po prostu dosyć proste w swojej istocie jakby urządzenia czy narzędzia, tak? Jest to, można tak chyba przynętę nazwać, że to jest jakiś rodzaj narzędzia, który... Narzędzie, które służy do połowu... Do połowu ryb, tak. Ale niekoniecznie tak musi być. Może się zdarzyć, że taka przynęta, jeżeli byłaby oparta na jakimś, miała jakąś cechę techniczną, która nie była właśnie wcześniej, i tutaj pan nie byłaby wcześniej znana. Doznał sedna. Słuchajcie, ja przeglądałem sobie różne bazy danych związane z patentami i głównie, słuchajcie, są zgłoszenia patentowe, ale właśnie rozwiązań technicznych, czyli mocowania łóżka w plastikowej przynęcie, czy mocowania steru na nity, takie rzeczy owszem były. One nie są już ważne, te patenty już nie są opłacane, wygasły, ale te rzeczy miały zdolność patentową, czyli miały, miano tej jakiejś technicznej wzmianki,
danego rozwiązania, które niosło ze sobą unikatową nowość. Natomiast w tym przypadku, w przypadku przynęt, czy woblerów, czy gum, czy błystek, blach innych, no niestety, ale może być zgłoszony głównie wzór przemysłowy. Tak to wygląda. Najłatwiej tak mamy tutaj do czynienia z kształtem tak naprawdę estetycznym, tak? Z charakterystycznym kształtem estetycznym, który może mieć znaczenie właśnie marketingowe, może mieć znaczenie dla rozpoznawalności dla danego produktu. Przy czym warto też wiedzieć, że właśnie kształt produktu może być chroniony przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. I w przypadku, kiedy jakiś przedsiębiorca próbuje się podszyć pod konkurenta, używając podobieństw do tego, naśladując po prostu swoje produkty, no to wtedy musi się liczyć z tym, że może mieć proces z tytułu naruszenia zasad nieuczciwej konkurencji. Nieuczciwej konkurencji, zgadza się. Czy można pociągnąć również psucie wizerunku innych firm pod nieuczciwą konkurencję związaną z produktem? Tak, jak najbardziej. Jest to jeden z najstarszych chyba... Najstarszych chyba środków przekazu, które... No tak, z najstarszych czynów nieuczciwej konkurencji. Że po prostu chce się zniesławić. Starych tak samo chyba jak obrót handlowy. Tak, w tej chwili słuchajcie, no jesteśmy z biegiem czasu, mamy ogrom social media, które na całym świecie możemy publikować dowolnie co chcemy, ale słuchajcie, zawsze trzeba uważać na to, co się pisze, ponieważ niestety, ale można ponieść dość spore konsekwencje, jeżeli takie materiały zostaną udowodnione przed sądem odnośnie nieuczciwej konkurencji. Dodatkowo można również zostać pozwanym o to, że pozbawiło się daną firmę przyszłych zysków z tegoż produktu. Zatem owszem, jak najbardziej krytyka konstruktywna czy wydanie własnej opinii jest jak najbardziej mile widziane, prawda? Wszędzie o to, tak, to tak, nikt nie tak, będzie tak, miał tak. pretensji. Natomiast no, robienie nieuczciwej konkurencji, używanie języka hejtu, myślę, że w takich przypadkach może się skończyć no, niesympatyczną sytuacją, nie? Tak, poza tym no, zawsze dla osób zainteresowanych pozostaje właśnie droga sądowa, czy możliwość zgłoszenia jakiegoś prawa do urzędu patentowego, czy można takie prawa kwestionować. I w momencie, kiedy toczy się jakieś postępowanie sądowe czy przed urzędem patentowym, no to wtedy czekamy na decyzję odpowiedniego organu. Jeżeli się taka decyzja ukaże, no to już wtedy nie ma mowy o jakimś obmawianiu czy jakichś subiektywnych ocenach. O subiektywnych. Właśnie, a dojdźmy przy Pana do tej takiej subiektywnej oceny. Jak to wygląda z punktu widzenia klasycznego prawa o autorskiego czy o własności intelektualnej? Bo prawo mówi o plagiacie, o podróbkach, tak? Czym jest plagiat, a czym jest podróbka? No wszystkie te ustawy, o których tutaj wspominamy, czy prawo autorskie, czy prawo własności przemysłowej, czy nieuczciwa konkurencja, szczególnie surowo traktują sytuację, kiedy wyrób jest niewolniczo naśladowany, tak na przykład mówi ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Kiedy mamy do czynienia z po prostu imitacją, bez żadnego wkładu twórczego. Może użyjmy bezwzględną kopią. Tak, można by takiego określenia użyć. No, w przypadku prawa autorskiego jest to plagiat. No, wtedy oczywiście nie ma tutaj miejsca, nie ma mowy o żadnej dyskusji, żadnej ocenie. Sytuacja jest wtedy jasna. I wtedy po prostu jest sprawa sądowa i sąd orzeka, czy jest to plagiat, czy jest to podróbka. Tak, nawet przepisy prawa tutaj nawet przewidują odpowiedzialność karną za takie działania. Tak, czyli już się słuchajcie, robi grubo.
wchodzimy w kodeks karny i wtedy tak, możemy... Nie są to surowe kary może, ale no jest to jednak odpowiedzialność. Ale wie pan, surowa kara, dostać 2-3-5 lat w zawiasach, to też nie jest taką sympatyczną rzeczą, prawda? Na przykład zakaz prowadzenia... grzywna, prowadzenie działalności. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej może być dużo bardziej dotkliwy niż grzywna czy nawet więzienie. No, zgadza się, bo nas pozbawia to środków. A proszę pana, jeszcze przejdźmy może do tej twórczości. Jest coś takiego, takie bardzo często pojawia się gdzieś w sieciach, w mediach, czy znaczy nie tylko tutaj w naszym świecie wędkarskim, słuchajcie, ale odnośnie muzyki, obrazu, innych utworów twórczych, tak zwana inspiracja. Jak to rozumiane jest w prawie? Czy jest takie pojęcie, gdzieś można spotkać w tych ustawach? Utwór inspirowany to jest przede wszystkim pojęcie znane z ustawy prawa autorskie. No jak wiadomo, każdy, kto ma do czynienia z jakąkolwiek sztuką, czy z literaturą, czy z malarstwem, wie, że większość twórców się przyznaje do tego, że swoją karierę zaczynała od fascynacji jakimś innym twórcą, od inspirowania się tą twórczością. No, także można powiedzieć, że wszelka twórczość polega na rozwijaniu tego co było wcześniej. Ciężko jest zacząć tworzyć zupełnie od początku. Czyli także utwór inspirowany jest to taki utwór, w którym można znaleźć ślady wcześniejszej twórczości. Można je nawet łatwo zidentyfikować. Natomiast jest ewidentny wkład twórczy przez nowego autora. Nie jest to kopia, tak? Te utwory się różnią, ale jakby... No, autor dodaje coś od siebie, jakieś swoje przesłanie, swój pomysł na nowy utwór. Dobrze, to słuchajcie, może teraz ja powiem tak, że no, my z Maćkiem, z Fishmade'em, jak i Rob Fish, owszem, zainspirowaliśmy się amerykańską przynętą, meduzą firmy House Tackle. Pojawiły się różne głosy, oczywiście różne opinie, że podróbka, nie podróbka, całkiem inne itd., itd. Chciałbym tutaj, słuchajcie, przy pomocy pana rzecznika patentowego właśnie wyjaśnić, że my żeśmy się owszem inspirowali tą przynętą, ale różnice, które są przedstawione w filmie u Maćka i zaraz tutaj pokażemy, charakteryzują się tym, iż możemy podciągnąć się pod inspirację, czyli utwór inspirowany tą przynętą. I teraz gdyby pan mógł nam tutaj powiedzieć, na przykład na podstawie, słuchajcie, tego kształtu grzebienia, to jest jedna z cech, tak? Czy to można zaliczyć pod inspirację, jest to różnica? Tak, no jakbyśmy sięgnęli tutaj akurat do wzorów przemysłowych, to oceniane jest jakby takie ogólne wrażenie, tak? I tych różnic między tymi dwoma przynętami jest sporo. Jest grzebień, jest... Mamy tutaj grzebień górny, tak? Słuchajcie, jeszcze chwilkę, przepraszam, że tak wejdę panu w słowo, ale mamy różnicę również w grzebieniu bocznym, tak? Odnośnie grubości przekroju. Jak również mamy, słuchajcie, zwróćcie uwagę na głowę. Tak, jest inny przekrój. Moim zdaniem ten profil głowy tutaj jest... I w ogóle profil całego korpusu, słuchajcie, tak, profil... jest zmieniony. Tu macie widok z góry, jak i, słuchajcie, widok boczny. Prawda? Czyli tutaj mamy bardziej taki dziubek papuzi. Tutaj przynęta meduza jest raczej okrągła, bardziej opływowa, więc no jakby w tych cechach, tak, jakby ten utwór inspirowany, tak, mieścimy się, myślę, że bez większych problemów. Tak, moim zdaniem właśnie tutaj najbardziej właśnie kształt tutaj głowy tej przynęty, on jest inny i moim zdaniem on najbardziej wpływa na to, że te ogólne wrażenie jest zdecydowanie jednak inny. Czyli wyrób nie jest
identyczny. No nie jest nie można powiedzieć, że jest to podróbka. To też nie są jakieś różnice takie kosmetyczne, tak? Oczywiście, no to nie są, nie są kosmetyczne różnice, tylko są dość znaczne różnice. I słuchajcie, nawet mamy tutaj jeszcze, słuchajcie, różnice w ogonie. Kształt ogona, słuchajcie, jest u nas całkiem inny. Jest to tak zwany smoczy ogon. Też możecie gdzieś tam w różnych przynętach gdzieś go znaleźć. Natomiast ten ogon ma tutaj zrobioną taką konstrukcję. No on jest dokładnie, słuchajcie, przemyślany. W danych miejscach jest grubszy, w danych miejscach jest cieńszy, aby uzyskać odpowiednią pracę. Jeszcze w sieci znajdziecie również tam takie filmiki, w których prezentujemy pracę tej przynęty, jak te ogony pracują. Więc słuchajcie, zdaniem, moim zdaniem, czy zdaniem pana rzecznika, no jest to różnica znaczna. No, jak najbardziej. Choć można powiedzieć, że przynęta była inspirowana jakby zasadą działania, czy zasadą pewnego prowadzenia, kreowania tej przynęty. Czyli generalnie mamy znaczne różnice. Tutaj moim zdaniem warto też zadać sobie pytanie, na ile tak naprawdę oryginalny jest też ten wyrób, którym się... Wyrób sam oryginalny, prawda? Się państwo inspirowali, tak? Tak, słuchajcie, ja nie będę wymieniał nazwy tej firmy, bo to nie o to chodzi. Każdy sobie znajdzie. Ale jeżeli wejdziecie na sklep tutaj z tą przynętą, to zobaczycie również inne przynęty, na których spokojnie zobaczycie podobieństwa innych dużych koncernów, które wykorzystują jakby zasadę działania tego korpusu, tak? Czyli generalnie płaski brzuch po to, aby odpowiednio przynęta mogła być prowadzona i szybowała sobie w wodzie. Więc nie chcę używać tutaj różnych nazw koncernów, bo mogą być potem właśnie oskarżony o porównywanie, o czyn i insynuacje różne, ale wędkarze, którzy łowią szczupaki i wiedzą, o co chodzi, na pewno się domyślają. Moim zdaniem tutaj podobieństwa wynikają jeszcze z prostego faktu. No, przynęty mają swoje określone przeznaczenie, tak? I część tego kształtu jest po prostu uwarunkowana przeznaczeniem technicznym, tak? Czyli jakieś kwestia opływowości, podobieństwa do ryby i tak dalej, i tak dalej. No tak, tak. Generalnie dążymy do tego, żeby zainteresować tą przynętą rybę, żeby po prostu sprowokować ją do ataku. Zatem ona musi mieć no, pewne zasady techniczne działania. Dobór kolorystyki tutaj pewnie. Kolorystyka też... również. Każdy z nas ma na swoim łowisku kolorystykę, czy bardziej w naturalnych kolorach, czy bardziej jaskrawych. To już każdy wędkarz ma. A proszę mi jeszcze powiedzieć taką rzecz, bo ja poprosiłem pana rzecznika również o zbadanie tak zwanej czystości patentowej. No to może za dużo jest powiedziane, bo tu nie patentujemy, ale jeżeli zgłasza się wniosek patentowy, to urząd, czy właśnie rzecznik patentowy robi tak zwane badanie czystości patentowej. Proszę nam wyjaśnić, na czym to polega? No tutaj może... O badaniu w tym wypadku to może akurat trochę za dużo by powiedziane, natomiast... No bo nie zgłaszamy generalnie patentu, ale... czystości my sprawdzaliśmy po firmie. Natomiast takie badanie polega po prostu na sprawdzeniu w bazach odpowiedniego urzędu patentowego, czy istnieją zarejestrowane na przykład wzory przemysłowe, czy patenty no właśnie na przynęty, tak? Jeżeli zrobimy odpowiednie badanie i sobie ustalimy, jakie firmy zgłaszały takie przynęty, jak one wyglądają, wtedy łatwo nam po prostu ocenić ten indywidualny charakter, znaczy łatwo, to nie jest nigdy proste, ale mamy wtedy materiał do tego, żeby i podstawy, żeby ten indywidualny charakter wzoru przemysłowego ocenić. Natomiast bez takich badań, bez takiego rozeznania, co się dzieje w bazach Urzędu Patentowego, co jest na rynku. Wszelkie jakieś takie twierdzenia, czy coś jest tam podróbką, czy nie jest podróbką, to są naprawdę tylko subiektywne opinie
i osoby, które je wyrażają, naprawdę nie zdają sobie sprawy, jak bardzo ta subiektywność jest duża tutaj. Tak, rozbieżność jest dość spora. Wiecie, jak wejdziecie jeszcze pod filmik wyjaśniający wcześniejszy, to zobaczycie, ile jest komentarzy. Tam w ciągu, słuchajcie, godziny było 90 komentarzy. Czy coś, no dokładnie ileś nie pamiętam, ale i były opinie za i przeciw, zatem ta ocena subiektywna tego utworu, tak, czy na przykład weźmy zwykły obraz, jednemu się podoba i powie, że jest super, a drugi powie, nie, to jest takie coś, co nie wiadomo co, więc no to jest właśnie ta ocena subiektywna, prawda, w tym przypadku. Czy znalazł pan może, przeszukując bazy danych, jakieś zgłoszenie, zastrzeżenie tej przynęty? Oryginalnej tak zwanej, no powiedzmy. No tak jak pan mówi, ja tutaj to akurat badałem po nazwie firmy. Znaczy po nazwie, czy firma zgłosiła, zostało zgłoszone jakieś? Nie, ta firma akurat, która nas interesuje po takim pobieżnym badaniu, Nie stwierdziłem, żeby w Unii Europejskiej. Czyli nie został zastrzeżony za żaden wzór przemysłowy na terenie USA ani Unii Europejskiej związany z tą przynętą. Czyli jeżeli nie ma takiego zgłoszenia, nie ma zastrzeżenia, to co przedsiębiorcy mogą zrobić? Czy publika? No tutaj tak, tutaj można by... Można by przypuszczać, że ten wzór jest w domenie publicznej. W domenie publicznej. Ewentualnie tutaj pewnym zagrożeniem mogły być tylko właśnie roszczenia jakieś autorskie, ale nie znamy autora tej przynęty. Firma, która produkuje, nie ujawnia, także chyba tutaj ta osoba też nie byłaby zainteresowana jakimiś sporami. Ewentualnie jakiś roszczenia z tytułu nieuczciwej konkurencji, no ale tutaj ta firma musiałaby działać w Polsce albo przynajmniej w Unii Europejskiej. Żeby mogła dochodzić jakichkolwiek roszczeń. Tak, bo żeby to z punktu widzenia autorskiego, tak? To, ale generalnie, słuchajcie, nie ma żadnych zastrzeżeń, więc jest to domeną publiczną. I stwierdzenie, że tylko na własnej intuicji, że na intuicji obojętnie jakiej osoby, że jest to podróbką, w tym przypadku może z czym się wiązać? No to też może prowadzić do naruszenia dóbr osobistych. To też trzeba się liczyć z procesem. Tak? Generalnie jest to bardzo ryzykowne. Ryzykowne, tak. Tak? Takie stwierdzenia. Może być właśnie osoba pomawiająca o podrabianie tego wyrobu, może no, być podciągnięta do konsekwencji. Jak i słuchajcie, to nie jest tylko do tej osoby, ale również do producenta. Jeżeli producent czy jakaś osoba robi plagiat czy podróbkę i markuje dodatkowo znakiem firmowym, bo to też jest ta podróbka, to jest jedna, a druga, jeszcze używanie znaku firmowego, znaku towarowego, to też podlega dość konsekwencją z tytułu prawa karnego. Mi się wydaje, że tutaj akurat ta firma, którą się tutaj pan zajmował i którą badaliśmy, że chyba akurat oni mają taką koncepcję marketingową, że bardziej im właśnie zależy na znaku towarowym niż na samym produktach. Tak, ponieważ generalnie jest zgłoszony znak towarowy. Mają dużo produktów i ten znak towarowy. Tak, tych produktów jest dużo. No jak znam życie, pewnie kształt tego produktu, życie marketingowe takiego produktu jest dosyć krótkie, że przypuszczam, że tej firmie nie opłacałoby się nawet zgłaszać tych wzorów przemysłowych gdzieś do ochrony. Bo to są, słuchajcie, zgłoszenie wzoru przemysłowego to są ogromne koszta. Jak to wygląda kosztowo? No spore. No ja nie powiem panu teraz, rzadko nie zgłaszam tak. Wzory. Słuchajcie, ja wam powiem, bo ja akurat prowadzę dodatkowo jeszcze spółkę i robimy tutaj patent. 350 zł, tak? Znaczy w Polsce to jest nieduże pieniądze, ale generalnie jak zgłosiłem patent, który jest na Europę i jest na Stany, słuchajcie, to jest koszt rzędu 400 tysięcy złotych w tej chwili już. Urządzenia technicznego, patentu, tak? Tutaj mówimy
wzór przemysłowy, to to są mniejsze, mniejsze, ale to też jest tylko i wyłącznie na Polskę. Tak, w przypadku międzynarodowych zgłoszeń te koszty są naprawdę duże, tak? Duże, bo to niestety... Dochodzi obsługa biura w Genewie. Tak, to nie, nie tylko, bo jest rzecz, raz zgłaszamy tutaj przez rzecznika, a potem idzie to do Genewy, potem jest obsługa przez prawników w Genewie. I dopiero. No to czasami jeszcze trzeba wynająć prawnika. No, który tak, to wszystko poprowadzi. W kraju, tak, w Stanach na przykład. Tak, więc no to są dość spore koszty i nie ma jakby przesłanek takich, znaczy finansowych, żeby opłaciło się to robić. To nie jest produkt za 400-500 tysięcy, tylko to jest produkt za 100 zł polskich, czy znaczy przeliczenie na 100 zł polskich, powiedzmy, z dolarów. Więc nie ma co się tutaj po prostu w tej kwestii jakby tego. A poza tym nie ma przesłanek do tego, aby robić takie zastrzeżenia. Czy jeszcze jakieś mamy tutaj w tej kwestii? No chyba wszystko. Myślę, że zostało to rzetelnie z punktu widzenia rzecznika patentowego wyjaśnione. Zatem zapraszam Was do oglądania tegoż materiału i wyrażania swoich opinii. Do widzenia. Dziękuję Panu bardzo za uczestnictwo.